Mam słowo wiedzy, które pewnie było już od dłuższego czasu, ale dzisiaj ono się rozdało na chyba wszystkie aspekty mojego życia i zrozumiałem je w ogóle bardzo głęboko. Wczoraj też w ogóle to do mnie dotarło, ale dzisiaj jest, wiem, że to też rozwiąże wiele problemów osobom, które tutaj są. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że prawda jest potężniejsza niż siła, żeby zrozumieć, że jeśli odebrałeś objawienie od Boga i że masz wykonać teraz jakiś konkretny krok, to stoisz na strategicznej pozycji i nie daj się diabłu, żebyś wymanewrować, żebyś teraz w jakiś marsz poszedł, tylko stań w tej pozycji, gdzie masz być, bo ta prawda, w której ty staniesz, ona jest potężniejsza niż siła. To niech wróg się przestawia swoje oddziały, niech on się myli, bo ty stoisz na strategicznej pozycji. I to jest to samo, co po prostu, że lepsza jest jakość niż ilość. Ty stoisz we właściwym miejscu. Także nie daj się po prostu, nie daj się przestawić z tego miejsca, bo ty stoisz w prawdzie i to jest więcej znaczy. I to też wczoraj dotarło do mnie, że te wszystkie takie potężne dzisiaj siły na świecie, jak jakieś tam algorytmy, sztuczne inteligencje, one są oparte na prawdzie i one są potężną siłą, ale stoją na piasku. I jeżeli ty stoisz w prawdzie i staniesz jeden przeciwko tym wszystkim algorytmom, to ty wygrasz, bo ty stoisz w prawdzie. Nie musisz się tego bać, tej siły, bo prawda twoja jest potężniejsza niż ta siła. To jest ważne,